Siemaneczko, dzisiaj mamy na tapecie Passata B5. Słynna bestia, najsłynniejsza w Polsce, samochód nie do zdarcia. Nawet dzik nie jest twardszy od tego samochodu. Także, no niestety, pacjent uległ małej, drobnej awarii. No poduszka się świeci, no ale dzisiaj do czego zmierzam, bo takiego Passata to szkoda rezać śrubokrętem, młotkiem i przecinakiem, a widziałem niejednokrotnie, kurwa, jak na warsztatach takie samochody to młotkiem rezali jak trzeba. Do rzeczy, dzisiaj pokażę Wam, jak konkretnie ściągnąć ten element. To jest poduszka o na kostkę, nieważne. Ona się trzyma na tych bolcach, tu. I teraz widziałem niejednokrotnie gdzieś, jak pracowałem, jeszcze kiedyś pracowałem, że po prostu napierdalali śrubokrętami, młotkami, jakimiś wytrychami, cholera wie co. Teraz tak, wystarczy nam do tego kawałek śrubokręta, nawet nie cały, tylko kawałek. Tu jak widać są sprężynki, w środku jest taki drut, zabezpieczenie i od zewnętrznej strony tu jest dziurka. No fachowo, profesjonalnie otwór. Teraz płaskim, tak jak mamy kierownicę, o, po prostu wsadzamy. Delikatnie, muszę trafić, bo mam telefon i nie widzę. O, i co się w tej chwili dzieje? Ładnie, pięknie, zajmuje to 20 sekund, o, i ona po prostu nam teraz schodzi. A nie kurwa tam rezać jakimiś młotkami, śrubokrętami. Zajęcie fachowe, profesjonalnie ściągnięcie to jest 15-20 sekund. No, dalej dobieramy się do taśmy poduszki, no bo taśma jest przerwana w środku. No wiadomo, żeby ściągnąć taśmę, to akurat jest okazja, to jeszcze dopowiem. Wiadomo, odkręcamy, zaznaczamy sobie, żeby kierownicę później ustawić w tym samym miejscu. No i taśmę później to już nie problem. Ściągniemy sobie taśmę, no i kupimy drugą, używaną. No i tyle by było. Gruntem jest to, że ściągnięcie takiej, i nie tylko to jest w Passacie, jeżeli nie ma śrubek, trzeba tylko delikatnie z głową podważyć, a nie napierdalać tam, jak dzik na kasztanie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.